Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was do materiału, w którym omówię jeden z konfigów, jaki zbudowaliśmy w połowie 2021 roku. Końcówka lipca, z tego co pamiętam. Mowa o EH Solar Flare. W materiale zobaczycie możliwości machiny zarówno w grach, jak i zastosowaniach profesjonalnych, analizę temperatur oraz szczegóły odnośnie układu LC. Solar Flare powstał z myślą o maksymalizacji wydajności w grach. Fundamentem konfigu jest mocarny ROG Maximus 13 Xtreme, na którym regulacje procesora, pamięci oraz wszelkich napięć i ustawień to czysta przyjemność. Precyzja w zakresie szczegółowej kalibracji oraz zaawansowanych ustawień przekładających się efektywnie na pracę, wydajność, jak i temperatury procka czy też pamięci, jak i samej sekcji płyty jest wzorowa. 20-fazowa sekcja zasilania w konfiguracji 18+2, 90 A, przekłada się na stabilne jak skała napięcia oraz niezwykle niskie temperatury nie tylko samej sekcji, ale również jej okolic, co w efekcie owocuje niższymi temperaturami CPU, pamięci czy też samej karty graficznej. Na ten aspekt niewiele osób zwraca uwagę, a trzeba pamiętać, że niższe temperatury VRM efektywnie owocują również mniejszą temperaturą komponentów w jej pobliżu, co jest niezwykle ważne w momencie, gdy znaczenie ma dla nas maksymalizacja efektywności chłodzenia konfiguracji. i9-11900K ze współczynnikiem SP76, im wyższy SP, tym wyższy potencjał OC CPU przy odpowiednio niższym napięciu, został zdelidowany przez Adama z Xtreme Delete oraz wyposażony w customowy niklowany IHS od BartX Store. Zarówno Xtreme Delete, jak i BartX Store serdecznie polecam. Konkretna, profesjonalna robota i niezmiennie świetny kontakt. Obydwa zabiegi przełożyły się naturalnie na efektywniejsze odprowadzanie ciepła z procesora do układu LC. Tak swoją drogą obecnie pracujemy nad konfigiem z i9-11900K w SP85 w oparciu o Z590 Maximus 13 Xtreme Glacial, a następnie zabieramy się za konfig w oparciu o i9-12900K SP95 oraz Z690 Maximus 14 Xtreme. Tutaj DDR5 Trident Z z Bino 6000 cel 40-40-40, no i oczywiście naturalnie regulacje platform będą jak zawsze sowite. Zamówione mamy również konfigi w oparciu o i9-12900K na Z690 Strix A oraz DDR4, jak i i7-12700K na Z690 Apex wraz z DDR5. Także całkiem ciekawy przekrój machin się szykuje, a przy okazji wykonam dla Was testy 12900K z DDR5 versus DDR4 po profesjonalnych regulacjach, tak by sprawdzić, jak wygląda skalowanie pomiędzy tymi pamięciami. Karta graficzna zastosowana w EH Solar Flare to topowa autorska konstrukcja ze stajni ROG, czyli RTX 3090 Strix. 22-fazowa sekcja zasilania oraz maksymalny na standardowym BIOSie Power Limit 480 W pozwalają na wykorzystanie potencjału rdzenia GA 102300. Oczywiście niezbędnym do tego elementem jest zapewnienie karcie optymalnych temperatur. O ten aspekt dba dedykowany karcie blok EK Vector wraz z aktywnym backplate EK Vector. Karta chłodzona dwustronnie pozwala na uzyskiwanie wysokiego zegara boost oraz konkretne OC pamięci, co z kolei w niektórych przypadkach owocuje ponad 10, a nawet 15% wzrostem wydajności względem ustawień fabrycznych. Wersja bloku Vector od wersji Classic różni się przede wszystkim większą powierzchnią odprowadzania ciepła, co z kolei przekłada się na niższe temperatury. Vector jest również wymaganym komponentem do instalacji aktywnego backplate. EK zapowiedziało już Vector 2 i aktywny backplate Vector 2, jednak dostępne będą one dopiero pod koniec marca, bądź w jeszcze późniejszym terminie. Jak to wyjdzie, finalnie zobaczymy. No i co poza aspektami czysto estetycznymi wniosą realnie? Najprawdopodobniej sprawdzę, bo znając życie, będziemy też budować konfigi już w oparciu o te bloki. Pamięci, jakie zastosowaliśmy, to G-Skillet Tridenty Z Royal Silver z Binu 4266 cel 19-19-19 jako ich XMP, naturalnie odpowiednio wyregulowane względem możliwości kontrolera pamięci użytego w konfigu egzemplarza i9-11900K, czyli w tym wypadku 3733 MHz, cel 15-15-15-30, T2, TRFC280 oraz zaciśnięty drugi i trzeci rząd, naturalnie wszystko na Gear 1. Dyski NVMe to duet Seagate FireCuda 520 o pojemności 1 TB każdy. Tak się złożyło, że kolorystycznym motywem przewodnim jest pomarańcz i zgrało nam się to wszystko tematycznie. Dlatego też logo FireCuda Gaming, zamienne z logo Xtreme Hardware, przygotowane wymiarowo pod dolną chłodnicę, jest jednym z estetycznych elementów konfigu. Same dyski oferują bardziej niż zadowalające osiągi, zarówno w aspektach responsywności, jak i czystej wydajności, co szczególnie widać w wypadku montażu materiałów. Jeżeli chodzi o zasilacz, to postawiliśmy tutaj na sprawdzonego Corsarza HX1200. Oferuje on nie tylko wysoką sprawność, ale również wzorową stabilność konfigu. Ma to szczególnie znaczenie, gdyż amperaż, jakiego potrzebuje RTX 3090 Strix na liniach 12V przy OC, zwłaszcza w piku, potrafi doprowadzić markowe, konkretne 850W konstrukcje do aktywacji zabezpieczenia OCP, czyli Over Current Protection, jest to zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i w efekcie do shutdownu platformy. Spotkałem się z takim problemem nawet na mniej żarłocznych konstrukcjach.
konstrukcjach niż Solar Flare. Do tego typu konfigów absolutnym minimum, które pozwala spać spokojnie, jest markowa 1000W konstrukcja mająca wyższe limity OCP na liniach 12V. 1200W dodatkowo daje zapas nie tylko właśnie na liniach 12V, ale również całościowo w kwestii aspektów mocy. Echa Solar Flare pod typowym obciążeniem w grach pobiera plus minus 650 W, pełny docisk CPU oraz GPU to już wartości bliskie 800-820 W. Oczywiście na tę wartość sumują się również wentylatory, pompa pamięci czy też sama płyta główna i sekcja zasilania. Dodatkowo bardzo możliwe, że maszyna doczeka się zmiany RTX 3090 na RTX 4090 i wtedy cóż, mam nadzieję, że 1200 W będzie ok i obejdzie się bez przesiadki na konstrukcje 1600W. Blok wodny na CPU to świetny w mojej ocenie Eka Magnitude, chociaż mający wyjątkowo upierdliwy system montażowy, co daje się we znaki przy częstym zdejmowaniu i zakładaniu bloku do testów, chociażby Jetplate, czyli płytki kierunkującej, strumień cieczy. Coldplate w Magnitude został wymieniony na dedykowany posiadający customowy IHS CPU Flatplate. Przekłada się to na efektywniejszy transfer ciepła, bardziej wyrównane temperatury pomiędzy rdzeniami oraz efektywnie na wyższe możliwości OC. Ma to niezwykle istotne znaczenie tam, gdzie liczy się każdy procent wydajności oraz zbicie nawet 1-2 stopni, jest na wagę złota. Generalnie w Echa Solar Flare postawiliśmy w całości na komponenty LC ze stajni EK, chłodnice, rezerwuar, złączki czy też wentylatory. Rest to stosunkowo nowa konstrukcja Quantum Kinetic TB300D5, 300 mm rezerwuar tubowy, kombo z pompą D5G2 oraz z dodającym klimatu podświetleniem DRGB, co pozwala na efektowne podświetlenie cieczy, szczególnie w wersji Plexi. Złączki serii EK Torque cechują się oryginalnym designem, wysoką jakością wykonania i możliwościami kustomizacji. Dostępne są do niej wkładki kolorystyczne pozwalające na podkreślenie obranego klimatu danego konfigu. Takowych wstawek użyliśmy chociażby w EK Green Hornet. W EK Solar Flare postawiliśmy jednak na czysty nikiel. Minusem EK Torque względem używanych przez nas złączek Borowa chociażby, czy też Beats Powera, jest to, że wewnętrzna krawędź nakrętki na złączkę ma na tyle ostrą fakturę, iż potrafi porysować rurę, że się zrymowało. Dlatego zalecam ostrożność. Niewątpliwym plusem EK Torque jest fakt, że kiedy już złoży się układ, to nawet po testach szczelności na sucho przy wartościach 1,1 bar, czyli z użyciem leak testera i dowalenia konkretnego ciśnienia, mocno się zasysają, co przekłada się na większe bezpieczeństwo konfigu. W kwestii chłodnic postawiliśmy na sprawdzone EK Coolstreamy Duet SE o pojemności 155 ml każdy i 16 fpi oraz jeden Coolstream XE o pojemności 370 i fpi 18. Wentylatory to Vardary X3M120R, którym dodatkowo zmieniliśmy ogumienie na pomarańczowe, tak by estetycznie wpasować całość w klimat konfigu. Solidna jakość wykonania, wysoka wydajność i ciśnienie statyczne również przy niższych obrotach pozwalają efektywnie odprowadzić ciepło z radiatorów oraz wnętrza maszyny. Dodatkowo podświetlenie RGB tychże wardarów idealnie skomponowało nam się z klimatem słonecznym, a jak sama nazwa wskazuje, Solar Flare oznacza rozbłysk słoneczny. Ognisty pomarańcz w układzie LC to zasługa cieczy Cryofuel Solid Fire Orange. W przeszłości natknąć się można było na wiele problemów z różnymi cieczami EK, niemniej obecne takowych nie prezentują. Sporo konfigów zbudowaliśmy już na bazie linii Solid EK i przyznam, że sprawują się świetnie. Dobra alternatywa dla Mayhemsów Pastel, które zostały już wycofane z rynku niestety. Niemniej ma na ich miejsce pojawić się jakaś nowa seria. Takie przynajmniej informacje dostałem z dystrybucji. Jak to finalnie wyjdzie, czas pokaże. Cryofuel Solid charakteryzują się wysoką zawartością skoncentrowanego pigmentu, biodegradacją w zakresie do 90% w około 10 dni, dobrym przewodnictwem cieplnym oraz niskim przewodnictwem elektrycznym, przy czym naturalnie z tym przewodnictwem elektrycznym należy uważać i unikać kontaktu cieczy ze sprzętem. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ciecz zawiera też naturalne substancje antyglonowe i ochronę antykorozyjną. Słów kilka na temat ustawień platformy. WF i wszelkie limity mocy pozdejmowane, mnożnik ustawiony na 51, synchroniczny dla wszystkich rdzeni. Można co prawda na mobasach serii ROG ustawić mnożnik indywidualnie dla każdego, jednak niestety nie da się dobrać osobnych napięć. Także Vicor jest napięciem odgórnie narzuconym dla wszystkich rdzeni. Kombinowałem z ustawieniami 5,2 GHz na dwóch rdzeniach oraz 5,1 GHz na sześciu, jednak długofalowo takie rozwiązanie się nie sprawdzało. Badałem zachowanie każdego rdzenia z osobna, finalnie jednak najlepszym rozwiązaniem było ustawienie 5100 MHz dla wszystkich 8. Anchor na 4,6 GHz, co w połączeniu z manualnymi regulacjami ustawień pamięci również przekłada się na zwiększenie wydajności platformy, poprawę 1% low oraz po prostu na efektywniejsze wykorzystanie potencjału wydajnościowego sprzętu. Do absolutnie pełnej stabilizacji zarówno rdzeni głównych, jak i podsystemu pamięci ta sztuka i9-11900K wymagała napięcia 1,392 V, więc nieco dowoltowałem do 1,395, tak by zachować
dodatkowy margines napięciowy dla procka, podstawowe VCCO oraz VCCO SA w okolicach 1.31V, pomocnicze CPU VCCO na 1.113V, kilka zmian w kwestii LLC dla procka, jak i kontrolera pamięci, usprawnienia działania VRM dla danych ustawień, włączony resize bar oraz naturalnie wyregulowane ustawienia pamięci i machina śmiga należycie. W tym materiale specjalnie nie zagłębiam się w szczegóły odnośnie OC, a traktuję ten temat całkowicie pobieżnie, gdyż postanowiłem zacząć robić materiały odnośnie overclockingu i skoncentrować się na testach tego, jak platforma lata na ustawieniach fabrycznych versus tak zwane portalowe OC versus pieczołowicie i czasochłonnie przeprowadzone regulacje. Materiał w oparciu o dwie platformy, na początku Z590 oraz X299, jest w przygotowaniu. Możecie liczyć również na Z690 i wielce prawdopodobnie również X570. Kiedy się te materiały pojawiają, nie pytajcie, gdyż będą po prostu, kiedy będą. Ok, zapraszam Was teraz do segmentu materiału, w którym możecie zobaczyć, jak Solar Flare śmiga w grach. Rozdzielczość 3400x1440p, kilka produkcji, w tym te z włączonym ray tracingiem oraz DLSS, bądź też bez DLSS, a natywną rozdzielczością oraz ray tracingiem. Pod koniec na szybko testy w renderach, tak byście mieli pogląd na wydajność i temperatury. W opisie materiału są zaznaczone czasy, także jeśli kogoś interesuje konkretny segment, wystarczy przeskoczyć. Ja jeszcze wrócę pod koniec i dodam od siebie dodatkowych kilka słów podsumowania temperatur konfigu. Podsumowanie również zaznaczone czasowo na timeline materiału.
You're listening to America Overnight. Now in our yourself for a funky change.
Hello, sir. Just back off. Why are you talking like that for? You do not want to mess with me. Go the hell away! I'm only joking with you. That ain't funny. Sorry, I don't know why I find this so entertaining. I'm just walking away now, all right? Okay, okay, I really am done now. Get away from me now! Someone help! Ah, shut the hell! Oh, please, no! No, don't do this! Run back to mama! What is wrong with you? At least she loves you. Someone, anyone? Just lazing about, huh? Got a big mouth on you. And clearly slow all around. The hell is your problem? That's enough! Y'all try and act peaceful. Hey, you gotta take a break every now and then. You're one to talk. What is this place coming to? Hey! Hello. Just shut up. You don't know me. I think you need to cool down. I ain't finished. Just my I really don't care what you think. I'm going, all right? Please, stop wasting my time. Leave. Hann var ástfanginn. Farðu frá! Úlfur hafði nýja öxl, en hún var úvar. Ah! Make you!
Pathetic! Ready, Javik? It's just the two of us. Yes, Commander. I'm on it.
Jak mogliście zobaczyć na wcześniejszych przebitkach, pobór z procka sięgał tam nawet 250 W i temperatura najgorętszego rdzenia dochodziła do 86 stopni. Jednak finalnie zoptymalizowałem wszelkie napięcia oraz ustawienia, no i udało się temat poprawić. Jest to moja standardowa procedura optymalizacji energetycznej, wydajnościowej i temperaturowej platformy. Jak możecie zobaczyć, w HW Info 64 platforma pracowała ponad 10 godzin. W tym czasie zarówno na niej puszczałem benchy obciążające w pełni procka, czy też pamięci, renderowałem sobie materiał w Adobe Premiere, jak również używałem machiny, by po prostu pograć. Taki typowy dzień testowy przygotowanego przeze mnie profilu OC. Obciążenie mieszane, tak by zweryfikować pełną stabilność konfigu. Procek maksymalnie osiągnął w tym czasie temperaturę 81 stopni na najgorętszym rdzeniu, średnio oscylując w okolicach 50 stopni, przy czym w renderingach cisnął 220 W. Także mamy tutaj mowę o całkiem konkretnej redukcji względem wcześniejszych ustawień. Sekcja zasilania Maximusa 13 Extreme nie przekroczyła wartości 48 stopni, średnio utrzymując temperaturę 38 stopni, także wartości iście wzorowe. Zawsze coś można ulepszać, co przekłada się na efektywniejszą pracę sprzętu. Jakby nie patrzeć, kręcony i9-11900K oraz kręcony RTX 3090 Strix oddają mnóstwo ciepła do układu, a w Solar Flare mamy jeden obiekt, który współdzieli zarówno procesor, jak i kartę graficzną. Więc w dłuższej perspektywie czasu warto robić przewiew, czyli po prostu na 2-3 minuty ustawić wentylatory na 90-100%, tak by usunąć nagromadzone ciepło poza obudowę. Wentylatory większość czasu w czasie tych 10 godzin, a przypominam, że jest to akurat wycinek z czasu tylko jednego dnia testowego platformy, pracowały ustawione w zakresie 1200 do 1300 RPM. Przewiewów w przeciągu tych ponad 10 godzin robiłem, z tego co pamiętam, kilka, stąd HW Info pokazuje średnie obroty w okolicach 1500 RPM. Czynnikiem dogrzewającym również była temperatura otoczenia, gdyż konfig budowaliśmy w ciepłym lecie. Także nawet lepiej, ponieważ im goręcej, tym efektywniej mogę sprawdzić wydajność danego LC. Moduły DDR4 na Samsungach BDI w trakcie tej sesji testowej nie przekroczyły wartości 50 stopni, utrzymając średnie temperatury w okolicach 38 stopni, także bardzo przyjemnie i bezproblemowo. RTX 3090 Strix z uwolnionym do 480 W potencjałem Power Limit osiągnął w przeciągu około 4 godzin giercowania maksymalnie temperaturę 61 stopni na rdzeniu i 62 stopnie na pamięciach. Temperatura VRM maksymalnie 52 stopnie. Także naprawdę przyjemnie jak na takiego potwora GPU, lato oraz fakt, że mamy do czynienia z układem single loop, naturalnie również dorzucały te wszystkie elementy swoje do pieca. Akurat niezwykle śmieszne na przestrzeni tego czasu wygląda średni pobór z GPU, gdyż HW Info wskazuje jedynie okolice 140 W średnio, jednak w czasie sesji korzystania z konfigu, którą HW Info rejestrował, w grach spędziłem coś około właśnie 4 godzin. No a wiadomo, że obciążenia nie są równe, bo każde wejście do menu, czy wyświetlanie mapy, ekwipunku i tak dalej, minimalizacja danej produkcji drastycznie obniża pobór z karty, co w połączeniu z dodatkową ilością 6 godzin z tych 10 trwania sesji owocuje tak niskimi wskazaniami. Średnia temperatura rdzenia wynosiła 36 stopni, temperatura pamięci 42 stopnie, a VRM karty 38. Okej. Okay. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że materiał w takiej formie Wam się spodobał. Zostawcie w komentarzu swoją opinię. Dla tych, którzy odwiedzają nasz kanał, witam Was serdecznie, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, bo też statystyki pokazują, że sporo osób ogląda materiały, nie pozostawiając subskrypcji, to prośba do Was, zostawcie suba, ponieważ jakby nie patrzeć, przekłada się to na wzrosty zasięgów, na to, że mogę dotrzeć z materiałami, z poświęconym czasem, poświęconej pracy do większego grona entuzjastów, a jakby nie patrzeć, jest to ważny element. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia, bądź zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!